I? Del 1 al 10. Ile dostałabym punktów w skali od 1 do 10? Ryż? 20. No. Nie. 200. A krem? 2000. Cieszę się, że ojcu smakuje. Najlepsza kolacja, jaką w życiu jadłem. Ja poproszę o dokładkę. Tak dobrze czuję się w ojcu obecności. Występują. Ojciec Korache, odcinek 32. Prohibido nuestro amor. Los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión y que nos van a lapidar y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. To szczęście, że wylosowano mnie. Co ty tu robisz? Przyszłam po siostrę. Czemu nie wchodzisz? Zamyśliłam się. Chodź, wejdę z tobą. Dobry wieczór. Co ty tu robisz? Przyszłam po ciebie. Jeszcze nie wychodzę. Nie skończyłem deseru, prawda? Tak. Jeśli macie ochotę na krem, to jeszcze jest. Mama prosiła, żebym po ciebie przyszła. Chodźmy. Umówiłam się z Marcją, że zadzwonię po nią, kiedy będę gotowa. Jeśli masz mieć kłopoty z mamą, lepiej już idź. Proszę się nie martwić, nie będzie kłopotów. Mama jest nadopiekuńcza. Idź, Klaro, powiedz, że ja zostałam. Ogłuchłaś? A może ona wcale cię nie przesłała? Nie wytrzymałaś. Bardzo chciałaś być przewodniczącą. Jednak to ja zostałam. Wie, że tak nie jest. Dobranoc. Szukasz brata? Tak, ale chyba go nie ma. Poszedł się przejść. Mogę powiedzieć, może byłaś. Dziękuję, ojcze. Przepraszam. Proszę. Jeszcze kremu? Co to ma oznaczać? Ja... Właśnie... O co tu chodzi? Jakieś nieporozumienie. Nie wysłałem ci żadnego listu. To twój charakter pisma. Zaprosiłeś nas obie na kolację? Dość już. Dość, Amando. Eliso, nie musisz się tłumaczyć. Nieważne, czy pisałeś to ty, czy nie, to nie ja jestem tu zaproszona.
Hasta siempre, Amanda. Żegnaj, Amando. Permiso. Proszę, zaczekaj. Podrobiłaś moje pismo? Ty zmusiłeś mnie kiedyś do podpisania pisma, przykładając mi pistolet do skroni. Pamiętasz? Wiesz, co powinieneś zrobić? Zamiast mnie uwodzić, schwytaj korachę. Obiecałeś to ludziom, starosto. A kawior włóż do lodówki. Zaczyna tracić kolor. Wiesz co? Coś mi tu... Tu siedzi. Może to miłość i strach. Moje serce jest jakby uśpione, rozumiesz? Jestem jak lekarze, którzy są tylko ciałem, bez serca. Rozbudzę to twoje dziewicze serce. Dziewicze, dziewicze. Wiem. Parę razy byłem zakochana, naprawdę. Ucisz się. Sama mnie do tego zmusiłaś. To twoja wina, łajdaczko. Spokojnie, spokojnie. Uspokójcie się. Zamknij się, albo pochowam cię pod podłogą. Nikt się nie dowie. Zabrałaś mi narzeczonego. Dzwoń po glinie. Wsadzą cię do pudła. Morderczyni. Morderczyni, uspokój się. Co? Mnie podoba się Messina. Ona chyba cię nie chce. I tak mi się podoba. Messina jest dla ciebie za stara, Pipo. Nieważne. Poczekam na nią. Pipo. Powinieneś się rozejrzeć za dziewczyną w twoim wieku. Nie ma byłaby w sam raz. Nie ma jest, nie ma, a mnie podoba się Messina. Messina, a mi me gusta Messina. Nie ma, nie Messina, mnie podoba się Messina. A jeśli Messina nigdy cię nie przyjmie, Pipo? Zaczekam na nią do starości. Przeżyjesz ją. Tak będzie. Oby ci wykręciło usta za to, co powiedziałeś. Pipo, powiedziałeś, że zaczekasz na nią do starości, a ja powiedziałem tylko, że ona umrze pierwsza. Nie. Nie umrze pierwsza. Oboje będziemy staruszkami, będziemy objeżdżać pola, będziemy oglądać zbiory kukurydzy i wszystko będzie na jej nazwisko, Messina Jauregui. Musisz sprawdzić jej nazwisko panieńskie. Panieńskie nazwisko Messiny brzmi Lupanar. Lupanar? Messina de Jauregui Lupanar. Pipo, Messina to kurwa. Dziwka. Nalej mi jeszcze whisky. Nie. Pipo. Dobranoc.
Zauważyłam, że ich podglądałaś. Nie chcę cię osądzać, ale obie z siostrą narażacie ojca Juana na niebezpieczeństwo, na poważne kłopoty. Nie wiem, o czym mówisz. Wiesz, powiesz może, że chadzasz na plebanie tylko dlatego, że masz problemy duchowe? Dobry wieczór. Coś się stało? Nie. Przepraszam. O co chodzi, Klaro? O nic, mamo. Byłaś w kościele? Tak, prosiłaś, żeby iść po nią, gdyby nie wracała. Marcia nie chciała, poszłam, więc ja... Wracasz od Marii Luisy? Tak. Szybko wróciłaś. Chodzi wcześniej spać i nie potrafisz kłamać. List nie był od niej, prawda? Był od Kosty. Tak, ale nie chcę o tym mówić. O Boże, umówił się ze mną, nie wiem po co. Właściwie wiem, ale nie mów już o tym. Nic mnie z nim nie łączy. Na Boga, mamo. Dzwonił Anna, idę po nią. To ona jeszcze nie wróciła? Nie chciała. To już szczyt wszystkiego. Nie ma powodu do zdenerwowania. Zaraz ją przyprowadzę. Zostań. Sama przyprowadzę córkę. Marcia! Nie wtrącaj się w to więcej, Marcio. Odprowadzę cię do domu. Nie trzeba, zawiadomiłam już Marcię. Zaraz tu będzie. Niech ojciec nie zwraca uwagi na moją mamę i siostrę. Nie rozumieją mnie. Nie wiedzą, jak bardzo ważny jest ojciec dla mnie. Kiedy mówiono, że ojciec nie żyje, też chciałam umrzeć. To prawda, chciałam umrzeć. Tylko mój ojciec i ksiądz daliście mi nadzieję, wierząc, że mogę być jak inne dziewczęta. Wiem, że nie należy kraść, ale był mi potrzebny i bardzo mi pomógł. Nie ukradłaś go, lecz pożyczyłaś. Co to ma znaczyć? Czemu przebywa ojciec sam na sam z moją córką? Nie wiem, o czym pani mówi, ale wszystko mogę zwięźle wytłumaczyć. Nie chciałam, żeby moja córka uczestniczyła w tej komedii. I nie myliłam się. Chodźmy, Ano. Proszę pani... Oświadczam, że moja córka nie jest już przewodniczącą tego komitetu. Nie możesz mi tego zrobić. Wybrano mnie. Pozwoli pani przypomnieć sobie, że córka pracuje na rzecz ludzkiej solidarności. Moje córki nie muszą spędzać całego dnia w kościele, żeby być dobrymi chrześcijankami. Jestem już dorosła i wiem, co chcę robić. Proszę cię, chodźmy. Gdzie Marcia? To ja jestem twoją matką. Idziemy. Dobranoc. Przepraszam za scenę, jaką zrobiła moja mama. Co za pieski wieczór, pojęcia nie masz. Wszystko mi się wali, bracie. Nie wiem, o czym mówisz. Ja mówię o burdelu. Córka Ponce o mało nie zadusiła tej małej blondynki. Trzeba było wzywać glinę. Wszystko mi się wali. Siostra Klary została przewodniczącą i przesiaduje tu ze mną. Jasne, bo ty wolałbyś, żeby to była Klara, żeby prała ci ubranie i prasowała gacie. Dlatego jesteś wkurzony. Idę. Dokąd? Skoro ksiądz nie może niczego wskórać, pomoże mu po przyjacielsku Korachę. Od kiedy to jesteście przyjaciółmi? Bo się pogubiłem. Od dnia, kiedy strzeliłem sobie w brzuch i spadłem z mostu. Jeszcze coś? Nie. To dobrze. Co z muzyką? Pipo! Czemu wychodzisz z kuchni w takim stanie?
Zachciało mi się jeść i... Pippo, wstawaj. Wstawaj. Przyszła Messina? Co? Czy przyszła Messina? Czym go napoiłeś? Napił się whisky. Zabiję cię. Zabierz go do pokoju. Zadzwoniłeś po Messinę? Tak. Sprawdziłeś nazwisko Lupanar? Lupanar. Isabel? Jeśli chcesz zachować tę pracę, radzę ci, żebyś od dziś odpowiadała panu Pedro jedynie. Nie, proszę pana. Przysięgam, że nie wiem, co on ci obiecał. Życie w Paryżu czy Buenos Aires, ale... Pani mnie obraża. Nie udawaj takiej wrażliwej. Pozbieraj kieliszki i idź spać. Tak, proszę pani. Amanda. Co ci jest? Źle ci poszło? Nie, poszło mi bardzo dobrze. Naprawdę? Tak. Ale wróciłem i ty zepsułeś mi humor. Nie, coś takiego. Proszę cię, żebyś nigdy nie zachowywał się tutaj, jakbyś był we własnym domu. Bardzo cię kocham, ale w każdej chwili mogę przestać. Nie wiem, co mi się ostatnio stało, ale moje serce zrobiło się nietolerancyjne. Żądam dobrej wiadomości, Guzman. Spokojnie, wszystko załatwione. Tym razem będziemy działać powoli i dopadniemy Korachę. Co takiego? Co? Oczywiście, że nie do celi. Nikt nie może dowiedzieć się, że jest zatrzymana. Dobrze. Jadę tam. Kto jest zatrzymany? Nieważne. Teraz musi mi się udać. O wszystkim mnie informuj. Powiem ci coś. Jeśli nie nauczysz się działać spokojnie, nie dotrwasz do wyboru. Dobrze, już możesz iść. Chodź tutaj, Lautaro. Co znowu? Powiedziałem ci, żebyś uważał na Norę. Co narobiłeś, nieszczęśniku? Nie ma co się nią przejmować, robi sceny i nic więcej. Co ona może zrobić? Co może zrobić? Raczej co zrobiła? Poszła do kurewnika, zaatakowała tę dziewczynę i została zatrzymana. Nene? Co jej zrobiła? Aj, nene. Co jej zrobiła? Przestań myśleć o tej cholernej, nic nie wartej kurwie. Zabiję Norę. Zabiję ją. Chwileczkę. Ty zostaniesz tutaj, a ja pójdę na komisariat i załatwię wszystko, zrozumiałeś? Tak będzie lepiej, bo nie chcę jej widzieć. Idę do burdelu. Jakiego burdelu? Mówię, żebyś tu został. Idę tam, Lautaro. Co ty tu robisz? Nie kontaktujesz się ze mną. Nawet po to, żeby mnie wydać. Nie ufam ci już. Zbratałeś się z Amandą, ryzykując życie ojca Juana. Wiele robisz, żeby być blisko ojca Juana. Co mówisz? Wiem, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Przedtem był to ksiądz zdrajca. Powinienem być zazdrosny. Odejdź, albo będę krzyczała. Nie odważysz się. Nie? Porozmawiajmy. Porozmawiajmy, proszę. Co się dzieje, Karo?
Kiedyś drżałaś przy mnie wcale nie ze strachu. Co zamierzasz? Bo zaczynasz mnie sądzić. Nie zakochuj się w księdzu. Bo ja kiedyś zrzucę ten strój, ale jemu nie przyjdzie łatwo zostawić sutannę. Odchodzę. Wydam cię, Korache, mam już tego dość. Co robisz? Jedna ci już nie wystarczy? Anna dla księdza, Klara dla Korache. Chcesz wszystko skończyć? Mów ciszej. Chcesz wszystko skończyć i być z nią? Dobrze, skończmy to w tej chwili. Oszalałaś? Tak, oszalałam. Zacznę myśleć wyłącznie o sobie, o nikim innym. Dobrze, Boże. Zdobędę sobie narzeczonego, wyjdę za mąż, będę miała dużo dzieci i nigdy więcej mnie nie ujrzysz. Czyżby? Masz już kogoś? Nie brakuje mi kandydatów. Patrzcie, patrzcie. Wyjadę z nim, bo to przystojny kawaler z Forsą. Nie mów, jest dla Cruz, tak. Dzwoń na policję, mam Korachę. Nic ci nie jest? Na pewno? Nie paliłaś się do pomocy. Ty chyba nie chcesz, żeby go schwytano. Co mówisz? Widziałam, jak wychodził z twojego pokoju. Najpierw ojciec Juan, a teraz Korache. Lubisz ryzyko, Klaro? Lubisz? Uważaj. To boli. Powinienem był zostawić cię w areszcie i postarać się dla ciebie o dożywocie. Teraz porozmawiamy z twoim papą. Tylko nie z nim. Proszę cię, nic mu nie mów. Nie wiedziałam, co robię. O mało jej nie zabiłaś. Jesteś nie tylko wariatką, ale i morderczynią. Nie. Połącz mnie z hotelem Alvear Buenos Aires. Proszę, nic mu nie mów. Klęczę przed tobą i proszę. Puść mnie, gniecisz mi garnitur. Błagam. Co się dzieje? Gdzie twój brat? Jak myślisz? Przecież ci powiedział. Widzisz? I jak mam się tak nie zachowywać, skoro on mieszka w tym burdelu? Poproszę o whisky. Oczywiście, że to twoja wina. 100 razy mówiłam ci, że mi ją zabiją, żebyś zostawił ją w spokoju. Nora to wariatka, to nie moja wina. A czyja? Neny? Otwieraj, Messina. Otwieraj do cholery. Bądź łaskaw natychmiast opuścić to miejsce. O nie. Jestem dorosły i mogę być, gdzie chcę. Rób, co mówię i wyjdź stąd. Idź już. Ciebie też mam już dość. A co ja mam z tym wspólnego? Zabroniłem mu to przychodzić, niech przekona go ojciec. Zamiast nam grozić, niech zajmie się pan Norą Ponce, która chciała mnie zabić. Uważaj, gówniaro. Ty też uważaj. Chcesz dalej prowadzić ten interes? To nie utrudnij mi życie. Brakuje tylko, żebym przez was przegrał wybory. I radzę ci, żebyś przestała wspierać Amandę. No apoyes más a Amanda. Yo voy a ganar esto. To ya vegramos.
Mam już dość ciebie i twoich dziwek. Czas wstawać, Klaro. Nie zakochuj się w księdzu, bo ja kiedyś zrzucę ten strój, ale jemu nie przyjdzie łatwo zostawić sutannę. Po co przyszedłeś? Muszę porozmawiać z tobą o wczorajszym wieczorze. Naprawdę nie ma o czym mówić. To Amanda wysłała do ciebie ten list. Podrobiła mój charakter pisma. Nie interesują mnie twoje miłosne gry z Amandą. Czemu rozmawiamy o tym, jakby nas coś łączyło? Zasługujesz na wyjaśnienie tej niezręcznej sytuacji, w której się znalazłeś. Nie chcę, żebyś mi cokolwiek wyjaśniał. Wszystko, co tam było, świece, kwiaty, przyniosła Amanda. Nie interesuje mnie to. Masz z Amandą swoje sprawy do załatwienia i trzymaj mnie od nich z daleka. Przepraszam. Nie chciałem ci sprawić przykrości. Dlaczego mnie nie obudziłeś? Mnie budzi Pipo. Gdzie on się podziewa? Jak było u Klary? Świetnie. Co jej powiedział Korache? Niezgodne. Wiem, Klaro, że podoba ci się ksiądz, ale ja też przypadłem ci do gustu i wiem, że masz w łepetynie zamęt. A może zamieszkamy razem w Poso de las Almas? Powiedziałem jej też, że nie będziemy sami, bo przyjdzie Santo z Messiną i Meccia z nowym chłopakiem. Jak to? Znalazła chyba sobie chłopaka z wyższych sfer. Pipo nie przyszedł. Mogę go z powodzeniem zastąpić. Tak? Nauczyłeś się już mszy? Oczywiście. W takim razie, dobrze. Pipo! Co to jest? To jest zdrada. Pipo, spóźniłeś się. On miał cię tylko zastąpić. Nic więcej. Nic więcej? Nic mniej, nic więcej. Syn Guzmana miał mnie zastąpić? Przecież to wygodnicki laluś. Nie widzi ojciec, jak to... To laluś. Mam swoją dumę. Tak mi odpłacacie? Rezygnuję. Zaczekaj, Pipo. Nikt mi nie będzie... Nie zachowuj się tak. Rezygnuję i powiem ojcu, że nie chcę, żeby ojciec płakał i pukał potem do moich drzwi, bo ten chłopak zostawia ojca na bruku. Doczekacie się, mówię wam. A ty zrób sobie jeszcze loczka na czole. Spokojnie, ma pokręcone w głowie. Pipo, proszę cię, uspokój się. Zrobię przygotowania do mszy. Nie śmiej się. Powinieneś był pozwolić Pipo, żeby mu porządnie złoił tyłek. Czemu go podtrzymywałeś? Powiedz mi o nowym narzeczonym Meccii. Po co, skoro jesteś dobiegaczem Messiny? Ty wszystko potrafisz. Potrzeba tylko odrobinę cierpliwości. Ja jej nie mam. Chciałam je wyrzucić. Po co? Jeśli coś ci się zepsuje, naprawię, naprawdę? Szukam policjanta z Buenos Aires, Larety. Tak? Nie ma go. To bardzo ważne.
Jest w Pozo de las Almas z powodu wizyty Ewity, ale wkrótce wróci. Możemy w czymś pomóc? Nie. Proszę pana. Co się dzieje? Nic. Zaraz wrócę. Dobrze. Proszę powiedzieć, o co chodzi. O nic, muszę jechać. Co się dzieje? To z powodu prosty. Chce pan jechać? Niech panienka wraca do domu, żeby nikt nic nie zauważył. Zaraz pójdę, ale niech pan powie, dlaczego chce rozmawiać z Laredą. O co chodzi? Kim pan jest? Jestem świadkiem. Wiem, kto zabił Garrigo. Muszę już jechać. Proszę pana, ja jestem córką Garrigo. Niech mi pan powie, kto zabił mojego ojca. Niech mi pan powie, kto jest zabójcą mojego ojca. Costa? Nie. Czy to Coraje? Niech panienka odejdzie. Już odchodzę. Niech pan posłucha. Możemy jechać do Pozo de las Almas, porozmawiać z Laretą i sędzią. Pojadę z panem. Nie, żeby zabili mnie po drodze, tak jak pani ojca. Muszę już jechać, jeszcze mnie zabiją. Niech się pan nie boi, pomogę panu. Pomogę. Tylko Coraje może mi pomóc, panienko. Coraje. A więc to nie on zabił mojego ojca. Będę rozmawiał tylko z Laretą albo z Coraje. Z Coraje. W porządku. Niech mi pan zaufa. Mogę się z nim skontaktować. Błądzicie myślami po nieboskłonie. Tak nie można. Nie przesadzajmy. Nie możecie się tak mylić. Ojciec też się parę razy pomylił. Ty masz czyścić ławki i robić to, co Pipo. Czemu tego nie robisz? Przepraszam, ale to nie należy do obowiązku ministranta, ale kościelnego. Przepraszam. Muszę z ojcem pomówić. Chodzi o śmierć mojego taty. Zmykaj, mały. Jeśli skończyłeś, to możesz już iść. Co się stało, Claro? Przepraszam. Casares, niech pan wejdzie. Proszę. To jest pan Casares, świadek zabójstwa mego ojca. Proszę mówić. Nie mogę. Powiem wszystko Coraje albo inspektorowi Larecie, ale go nie ma. Czy grożono panu albo pobito? Nie, panienko, nie, nikt mnie nie pobił. Milczałem ze strachu, ale teraz żałuję. Tylko Coraje może zapewnić mi bezpieczeństwo. Zatem to nie Coraje jest zabójcą, tylko Costa. Czy Costa groził panu? Nie. Możecie sprowadzić Coraje, czy nie? Bo jeśli nie, to idę. Ja nie mogę. To po co mnie tu panienka przywiozła? Żeby czuł się pan bezpiecznie. Ja mogę go sprowadzić. Potrzebna mi moneta. Moneta? Tak. Proszę wziąć ze skrzynki na jałmużnę. Musi to być jeden peso. Po co? Potrzebna mi moneta. Proszę, dziękuję. Jeden peso. Proszę się rozgościć, przyjacielu. Entra, mama. Wyjdź, mamo. Po co? Chcę, żebyś zdała sobie sprawę, że miłość do ukochanej córki zaślepia cię. Unieś poduszkę. Nieładnie jest myszkować w cudzych pokojach. Unieś poduszkę. Zobacz, z czym sypia twoja córka. Co obejmuje? A może już wiesz? Przestań obwiniać mnie o bezsensowne rzeczy. Nie walcz z siostrą. To mnie boli.
że miałam krzyż ojca Juana, czyniło ze mnie wariatkę, którą należało zamknąć. Ale ona... sypia z Biblią. Ja pracuję z ojcem Juanem, a jego obecność dobrze na mnie wpływa i daje mi nadzieję. To ona ma wobec niego dziwne uczucia. Weź to i bądź na nią tak zła, jak byłaś na mnie. Weź. To nie jest przedmiot religijny, tylko romantyczna pamiątka. A ja myślałam, że ty w tak nietypowy sposób zostawiasz jałmużnę. Tymczasem jest to umówiony sygnał z Korachy, czyż nie? Czy to ważne? Ważne, żeby Korachy się zjawił, a ten mężczyzna powiedział, kto jest zabójcą ojca. Tak, i żebyśmy dowiedzieli się, czy Korachy mówił prawdę. Czy ostatnim razem też umówiłaś się z nim za pomocą monety? Tak. I zwabiłaś go w pułapkę. Sądzisz, że tym razem przyjdzie? Widzę, że jesteście przyjaciółmi. Kto ci to powiedział? On, kiedy odwiedził mnie wczoraj. Nie jestem z nim tak blisko jak ty. Ja nie mogę się z nim umówić. Nie jest to teraz ważne. Ważne, żeby Korachę przyszedł, a ten człowiek zaczął mówić. Spokojnie. Gdzie się umówicie? To on mnie znajdzie. Lepiej więc zostanę z Casaresem. No to odwiedzi nas Korachy. Dobra. Mam pytanie. Jak zrobimy, żeby Korachy i ksiądz zjawili się razem? A może przebierzemy za Korachę Pipa, założymy mu jasną perukę i postawimy na obcasach? To tylko luźna propozycja. Dokąd idziesz? Nie możesz odejść. Jestem twoim gościem. Zaprosiłeś mnie. Jesteś tu, bo tak chciał mój ojciec. Ja zostawiłbym cię na komisariacie. Nie mów tak do mnie. Jestem sama. Guzik mnie to obchodzi. Chcesz czekać na tatę? To czekaj, ale nie zmuszaj mnie do prawienia ci Andromu. Wybacz mi, kochani. Straciłam nad sobą panowanie. Wiem, że przesadziłam. Ale nie mogę znieść, że do niej chodzisz. Nie mogę. Gdybyś spróbował przestać się z nią widywać, to może znów bylibyśmy tak szczęśliwi jak kiedyś. Zanim zjawiła się ona. Zaczekaj. Nie zaczynaj swoich scen. Nora! Dziękuję gorąco. Nie przyjdzie, lepiej już pójdę. Przyjdzie, zawsze przychodzi. Dokąd pan pójdzie? Niech pan siedzi spokojnie, to jest najlepsze miejsce. Gorącej matę? Podaj mi szatę Santa. Jak mam ją diabła wyjąć, żeby nie zauważyli? Nie wiem, wymyśl coś. Idź do kościoła, wróć i powiedz, że są chętni do spowiedzi. A szatę? Zobaczymy później. Proszę. Przepraszam, ale chciałbym być jakoś pomocny. Nie chce pan porozmawiać ze mną? Właśnie. Czemu nie skorzysta pan z okazji i nie wyspowiada się? Nie, porozmawiam z Korachy albo z nikim.
Przepraszam ojca, są chętni do spowiedzi. Powiedz, że teraz nie mogę. Stała się straszna rzecz. Jest na pewno staruszka, która straciła syna. Jest zdruzgotana. Potrzebne jej słowo otuchy. Kto to jest? To ktoś z pobliskiej wsi. Dziwne. Nie słyszałam, żeby ktoś umarł. Syna pochowano w Pozo de las Armas, bo tam mieszkał z rodziną. Nic już, nie mów. Wydaje mi się, ojciec musi pójść. Ta kobieta jest w okropnym stanie, wyobrażam sobie. Straciła młodego syna. Śmiało, Santo. Niech się pan napije gorącej mate i uspokoi. Nie do wiary. Takie rzeczy wyprowadzają mnie z równowagi. Co się stało? Co za bałagan w tej szufladzie? I zupełnie się nie trzymam. Nistranci się obijają. Muszę to przybić zaraz. Mam tu gdzieś młotek. W kościele. Pomóc panu? Dwa uderzenia młotkiem. Nie trzeba. Zaraz jestem z powrotem. Muszę to zrobić, bo inaczej rozleci się na kawałki. Co robisz tu z tą szufladą? Jak miałem ci przynieść szatę? Ubieraj się. Wracaj do zakrystii. Ten facet siedział tam sam. Muszę naprawić szufladę. Udawaj roztargnionego, wymyśl coś, ale wracaj tam. Dziwny ten typ, który się nagle objawił. Może jednak z naprawdę. Oby. Po to tu przyjechaliśmy. Trzeba podjąć ryzyko, masz rację. Uderzę parę razy młotkiem i wracam. Jak się czuję? Spokojnie, nagły spadek ciśnienia. Dobry znak. Z czego się śmiejesz? Trzeba to jeszcze potwierdzić badaniami, ale o ile mnie nos nie myli, wkrótce będziesz coś niańczył. Rozmawiałaś z Klarą? Co robisz? Piszę do biskupa. Nie pozwolę, żeby jakiś ksiądz, który ma pstro w głowie, niszczył moją rodzinę. Niech go przeniosą, ekskomunikują, cokolwiek. W La Cruz nie może zostać, bo doprowadzi was do szaleństwa. Błagam cię, mamo, nie rób tego. Klara jest niewinna, to ja podłożyłam Biblię pod jej poduszkę. Nie musisz pomagać Klarze. Jest tak samo ofiarą jak ty. Jedynym winowajcą jest ksiądz. Zrobię wszystko, żeby zabrano go z naszej parafii. Dość już. Powiedziałem, że zajmie mi to tylko chwilę. Teraz będzie trzymało. Co to ma znaczyć? Ten pan jest ze mną. Był świadkiem zabójstwa Gerika i chce z tobą mówić, Korache. To następna pułapka, Klaro? Nie. Mów. Kto zabił Gerika? Zrobił to Costa? Niech pan mówi bez strachu. To ty zabiłeś Gerika, Korache. Szczęście cię opuściło, Korache. Starosta powiedział, że cię złapie i tak uczynił. Brawa dla starosty. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Teresa Bodarczyk, czytał Zbigniew Moskal. Porque te amo y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos el por qué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibido